Tak. Co ty tu robisz? Rozmawiam z państwem. Zobacz. Słuchaj, ja mogę coś powiedzieć? Tak, proszę bardzo. Wiecie państwo, kogo wczoraj widziałam? Dzieci Sztyckich. Chłopak i dziewczynka. Bliźnięta. Ładne to. Ale nie macie pojęcia, jakie to małe. No po prostu Pireneje. Przepraszam cię, masz na pewno na myśli karłowate plemię afrykańskie, ale to są pigmeje, nie Pireneje. Ale mam wrażenie, że się mylisz, kochany. Bo pigmej, o ile ja wiem, to jest taki ten barwnik skóry. Nie pigmej, a pigment. No przepraszam cię bardzo, ale sam przed chwilą powiedziałeś, że pigmeje, a nie jakieś pigmenty. No ale dobrze, więc słuchaj, bliźniaki, ładne to, no ale jakie to malutkie, no po prostu ten właśnie te pigmenty. Nieporozumienie. Pigmeja przeciwstawiłem twoim Pirenejom i dopiero wtedy, kiedy pomieszałaś pigmeja z pigmentami, ja... A to właśnie ty, bo pigment, mój kochany, to jest zupełnie co innego. Pigment to jest część jakiegoś utworu. Na przykład pigment poematu. Tak. Fragment. Ale fragment to jest zupełnie co innego, ty nic nie rozumiesz. Fragment przecież to jest ta historia, co to się odbywa przy drożdżach, no. Przecież piwo fragmentuje, nie? Ferment. Ale wstydziłbyś się. Inteligentny mężczyzna, nie jest, to jest ferment. Podnieś oczy na niebo i zobaczysz ferment. Tak. Ferment usiany gwiazdami. A gdzie jakieś fragmenty? Dzieci fragmenty? Czy ja mówię, że dzieci? A kto? Ja mówię, że dzieci, znaczy fragmenty. Dobrze, ja mówię, moja wina od początku do końca, tak. Ale gwiazdami usiany jest firmament, nie ferment. Tak, rzeczywiście. A jest wprost przeciwnie, bo firmament to jest taki zielony, miętowy likier. Który pijamy w upał pod Pirenejami, tak? Tak. No. Nie, dlaczego? Dlaczego pod Pirenejami? No jeżeli jesteś w Egipcie, no to pod Sfinksem i Pirenejami. Wiesz, piramidalnie. Jakie Pireneje są w Egipcie? Olbrzymie. Faraonowie je budowali. Naokoło pustynia, piachy i ty wiesz, a pośrodku właśnie te... Pepermenty. Tak. I czasem nadciąga taki dziki wicher, potworny, tak zwany ten cyklomon. I wtedy... Cyklon. Ale nie? Cyklon, mój lingwista, to jest zupełnie co innego. Cyklon to jest szereg wierszy, na przykład cyklon sonetów, to masz cykl. Ale się jedno mierzasz. Wracając, słuchaj, do tych Sztyckich. Słuchaj, czy ty nie uważasz, że to nowe pokolenie? Ta cała młoda degeneracja, to... Wiem, co chcesz powiedzieć. To pigmaliony. Tak, pigmaliony. Właśnie, i to wszystko przez brak wychowania. No, zdawałoby się, kto jak kto, ale Sztycki, prezes kooperatywy, mógłby... Koło czego? Jak to koło czego? Kooperatywy. Obok operatywy, znaczy, tak? Jaka operatywa, Jacku? Operatywa. Po francusku aperytyw. Z miętowym, zielonym firmamentem. Do tego filet mignon, czyli opera Pucciniego. Epistoła, żona apostoła. Robinson Caruso grający na samotnej wyspie. Chiński mandolin grający na mandarynce. Doktorze! Doktor, czyli eskulap. Eskulap żre eskalop. Trygonometria, czyli bigamia z trzema żonami. Panie doktorze, prędzej! Ostry atak tej schizofrenii!